Witam wszystkich. Mamy dzisiaj 4 marca i parę rzeczy się wydarzyło. Niestety. Zgodnie z ostatnim filmem, czyli w piątek, zaraz po otwarciu firmy, 6 lutego firmę otworzyłem. I w piątek, czyli to był 10, prawda? 10 lutego udałem się na komendę policji, żeby porozmawiać o ochronie. Stamtąd zostałem przewieziony karetką do szpitala i pomimo moich rozmów z lekarzami, z osobami, które uczestniczyły w tych rozmowach, w sumie to było banda łysego na jednego, czyli 7 osób na jedną, to zostałem ubezwłasnowolniony. Zostałem ubezwłasnowolniony z powodu artykułu 23, czyli osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody wymaganej w artykule 22, tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu lub zdrowiu innych osób. O przyjęciu do szpitala, o której mowa w ustawie pierwszej, postanawia lekarz wyznaczony do tej czynności po osobistym jej zbadaniu i zasięgnięciu w miarę możliwości opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa. Lekarz, o którym mowa w ustawie drugim, jest obowiązany wyjaśnić choremu, tego oczywiście zabrakło, wyjaśnić choremu przyczyny przyjęcia do szpitala bez zgody i poinformować go o jego prawach. Przyjęcie do szpitala, o którym mowa w ustawie pierwszej, wymaga zatwierdzenia przez ordynatora, lekarza kierującego oddziałem w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia. Kierownik szpitala zawiadamia o powyższym sąd opiekuńczy miejsca siedziby szpitala w ciągu 72 godzin od chwili przyjęcia. I teraz tak, żeby było śmiesznie. Przez to, że ja byłem nastawiony bardzo optymistycznie, przez to, że ja byłem nastawiony pozytywnie i przez to, że byłem po prostu zwyczajnie szczęśliwy, że udało mi się zrealizować wiele z moich celów życiowych w tak młodym wieku, bo wiele celów zrealizowałem za jednym razem, to z powodu tego, że człowiek jest szczęśliwy, zostałem ubezwłasnowolniony. To rzekomo zagrażało życiu pozostałych osób i z tego powodu do tego szpitala zostałem przyjęty. I od tego momentu rozpoczął się tak naprawdę mój horror i mój dramat, bo pierwsze 2 dni przyjęcia, te, które spędziłem na izbie przyjęć, były łamane moje prawa jako człowieka, prawa jako pacjenta, notorycznie, właściwie dzień za dniem. Ani nie byłem informowany o przebiegu, o tym, co się działo, ani nie byłem informowany o tym, jakie mam prawa i z jakich praw mogę korzystać. Co więcej, tutaj mamy tak, artykuł 25. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia sąd opiekuńczy wszczyna postępowanie dotyczące przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby wymienionej w artykule 22 do 24. Czyli tak naprawdę w ciągu 3 dni powinna odbyć się moja rozprawa sądowa, która miała ustalić przede wszystkim, czy to przyjęcie jest słuszne, czy też nie było podstaw do tego przyjęcia. To się oczywiście nie odbyło. Co mamy dalej, jeśli chodzi o przepisy prawne?
Wobec osoby przyjętej do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody można stosować niezbędne czynności lecznicze mające na celu usunięcie przewidzianych w ustawie przyczyn przyjęcia bez zgody. Lekarz wyznaczony do tych czynności zapoznaje osobę, o której mowa w ustawie pierwszej, z planowanym postępowaniem leczniczym. Doktor Wysocki, bo ten doktor podjął decyzję o moim ubezwłasnowolnieniu, oczywiście o przebiegu mojego leczenia w ogóle mnie nie informował. Co więcej, musiałem się dopraszać o kubek wody, dopraszać o jakąkolwiek opiekę, bo sala, jaka była w oddziale, miała jedynie tak naprawdę monitoring, i pomimo tego, że machałem do tego monitoringu, pomimo tego, że wydzierałem się, krzyczałem, prosiłem, to i tak reakcja była po 2 godzinach, po 3 godzinach, po 4 godzinach. Moje prawa były notorycznie łamane i przeżyłem po prostu horror. No, tego się nie da inaczej opisać jak horror, bo to było coś, co mnie chyba najgorszego w życiu spotkało tak naprawdę do tej pory. Wiele razy obrywałem od życia z różnych powodów i się nie załamałem. Ale tak jak zostałem potraktowany w tym szpitalu, tak jak zostały łamane moje przepisy w tym szpitalu, to tak jeszcze w życiu. Nigdy w życiu nie miałem okazji tak naprawdę oberwać tyle. Biorąc pod uwagę tylko dlatego, że mój projekt był skończony, że mój projekt był gotowy i że cały czas wierzyłem w to, że ten projekt zrealizuję. Tylko dlatego miałem siłę, żeby wytrwać w tym gównie za przeproszeniem, które miało miejsce w tym szpitalu, bo nawet jak się zasrałem czy zasikałem, to oczywiście przyszła pielęgniarka i powiedziała, że jak się pan uspokoi, to wtedy panu coś, to wtedy coś zrobimy, zmienimy, prawda, i tak dalej. I czyli ja miałem dalej siedzieć w tym gównie, dalej siedzieć jako osoba zasikana, zasrana, zapięta pasami, w ogóle jak zwierzę dosłownie. Takie były moje prawa i moje przepisy, tak? Tak ja miałem, taką otrzymałem pomoc od wspaniałej służby zdrowia, która mnie zdecydowała się jednak przyjąć do szpitala, prawda? Idąc dalej tymi przepisami, które tutaj mam, wobec osoby przyjętej, jest tak, artykuł 33, podpunkt 1, wobec osoby przyjętej do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody można stosować niezbędne czynności lecznicze mające na celu usunięcie przewidzianych w ustawie przyczyn przyjęcia bez zgody. Czyli tu jest ciekawe, bo ja byłem leczony rzekomo za manię wielkości, za to byłem leczony, gdzie tak naprawdę po prostu poziom mojej wiedzy wykraczał dużo dalej niż pan doktor Wysocki mógł w ogóle pojąć, tak? Gdzie od samego początku mówiłem, że materiały są, miał możliwość się z tym zapoznać. To jednak łatwiej było kontynuować mu tą jego wiedzę, ten jego werdykt, który był łatwy i przyjazny, prawda? I do tego miał jeszcze dodatkowego pacjenta, za którego pewnie ma zapłacone, prawda? Łatwiej było mu kontynuować tą terapię w ten sposób, gdzie ja po prostu musiałem cierpieć i znosić te jego fałszywe oskarżenia, tak? Ma niewielkości. No, sorry. Zastanów się sam przed sobą, jakbyś wygrał nagle szóstkę w totka, czy ma niewielkości byś nie miał? Czy twoje życie nie zmieniłoby się na lepsze, gdybyś jednak
znalazł sposób na zdobycie dodatkowych funduszy i to takich funduszy, które pozwoliły być na chwilę nie myśleć w ogóle o pieniądzach, gdzie pieniądze w tym momencie przestają mieć znaczenie, bo możesz pozwolić sobie na dużo, dużo więcej. A w moim akurat przypadku to nie była jedna szóstka, tylko tak bym wygrał, to by trzy szóstki w Totka, tak pod rząd, a każdy kolejny film to każda kolejna szósteczka, którą sobie wygrywam. No ale lekarz oczywiście miał swoje zdanie, dlatego mógł stosować niezbędne czynności lecznicze mające na celu usunięcie przewidzianych w ustawie przyczyn przyjęcia bez zgody. Czyli dosłownie byłem leczony, byłem ogłupiany lekami różnego rodzaju, faszerowany różnego rodzaju narkotykami na uspokojenie i dosłownie jak zwierzę snułem się od ściany do ściany, miałem ślinotok, miałem problem ze zebraniem myśli tak naprawdę. Nie mówiąc o tym, jakie krzywdy poniosłem tak naprawdę na całe życie dzięki wspaniałej opiece medycznej, którą mamy tutaj w Polsce. I też to pokazuje właśnie, jak jeden debil może tak naprawdę zniszczyć człowiekowi życie tylko dlatego, że ma papierek i wydaje mu się, że coś wie. Że osoba z papierkiem, że ona już jest mądra i może wszystko, gdzie od samego początku prosiłem, żeby zapoznał się na spokojnie z materiałami, które były dostępne dla wszystkich. Każdy z Was miał dostęp do tych materiałów i każdy z Was mógł tak naprawdę zrobić diagnozę i sprawdzić, czy tak naprawdę mi odbiło. Czy po prostu mam tyle do powiedzenia, że uznałem, że łatwiej będzie przekazywać swoją wiedzę i swoje informacje przez YouTube'a. Od samego początku tak samo prosiłem, informowałem wyraźnie, że jestem osobą publiczną i pomimo tego zostałem po prostu napadnięty przez funkcjonariuszy, tak z policji. Już pan z policji to w ogóle też był ciekawy artysta, bo pan z policji w ogóle nie powinien pracować, bo widać, że też miał jakieś problemy z dzieciństwa, nieleczoną traumę. Bardzo łatwo było go sprowokować słowami, więc w momencie, kiedy już zapadł wyrok, że ja zostaję zamknięty przymusowo, to dosłownie znęcał się nade mną, uderzał moją głową o posadzkę. Nawet jak już byłem zapięty w łóżku, gdzie już nie mogłem zrobić żadnego ruchu, to przez tego pana policjanta byłem jeszcze podduszany. O. Taki gratis, o. Bonusik, wiecie. Bo pan miał okazję się wyżyć za to, co wcześniej usłyszał, za słowa prawdy. To po prostu wyżywał się na mnie i z tym panem to oczywiście będę toczył oddzielną rozprawę sądową. Jeśli chodzi tutaj o te moje przejścia ze szpitala, to sprawę mam wyznaczoną na 28 bodajże marca i wtedy wszystko tutaj wyjaśnimy i będę się ubiegał o odszkodowanie za poniesione szkody, które miałem. I dalej czytając tutaj właśnie sobie te ciekawe artykuły, lekarz wyznaczony do tych czynności zapoznaje osobę, o której mowa w ustawie pierwszej, z planowanym postępowaniem leczniczym. Czegoś takiego w ogóle nie miało miejsca, nie zostałem poinformowany, nie dostałem żadnych informacji. Od momentu, kiedy zostałem zapięty w pasy, na tym skończyła się właściwie nasza rozmowa, bo w tym momencie już pan nie kontynuował ze mną rozmowy, tylko oddalił się zadowolony, w końcu dał już tezę, więc już dalszych wyjaśnień, jakby nie czuł się odpowiedzialny za to, żeby korzystać z przepisów prawa, które ma każdy, tylko już po swojemu jakby kierunkował te swoje wyznania. Mamy dalej. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej określi w drodze rozporządzenia wykaz świadczeń zdrowotnych
stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, których udzielenie wymaga zgody osoby określonej w ustawie pierwszej lub jej przedstawiciela ustawowego, uwzględniając konieczność ochrony praw i godności osoby, której świadczenia te są udzielane, oraz potrzebę zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania leczniczego. Do tego też również nie doszło, nie dostałem, tak jak mówię, nie zostałem poinformowany o możliwości tego, że mogę wyznaczyć sobie kogoś, osoby, która o te moje prawa mogłaby dbać i pilnować tych moich praw, tylko byłem po prostu tylko zespół pana doktora Wysockiego po prostu znęcał się nad moją osobą. Przepisy z ustawy pierwszej i drugiej nie mają zastosowań do osób umieszczonych w szpitalu psychiatrycznym w trybie artykułu 24. Przypomnimy wam ten. Osoba 24, czyli osoba, która dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie. Może być przyjęta bez zgody wymaganej w artykule 24 do szpitala w celu wyjaśnienia tych wątpliwości. Mieliście szansę oglądać moje materiały i to w większej ilości. I sami widzieliście, jak wielkie ryzyko moja osoba niesie dla pozostałych osób, tylko tym, że wypowiadam się publicznie, tylko tym, że korzystając ze swojej wiedzy, miałem okazję tą wiedzą się dzielić, tak? To wiedza, jak widać, w Polsce jest jak narkotyk, jest czymś niebezpiecznym. Udzielanie i szerzenie wiedzy jest po prostu niebezpieczne. Musicie uważać, szczególnie nauczyciele, profesorowie, bo wiedza, jak widać w naszym kraju, w polskim kraju, jest po prostu czymś no, jednak niebezpiecznym i niedopuszczalnym z tego powodu, że wiedza jest niebezpieczna, prawda? Wiedza to władza. Od początku to wam mówiłem. A posiadając odpowiednią ilość wiedzy, można robić, co się chce. Dlatego uważajcie, dzieci, szczególnie w szkołach, jak się uczycie, żebyście za dużo się nie nauczyły. Żebyście nie miały za zbyt dużych ocen, zbyt wysokich wyników, bo kiedyś może was spotkać taki niemiły przypadek, że przez to, że będziecie mieć większą wiedzę od doktora, zostaniecie potraktowani jak przestępcy. O. Bo taki jest morał w sumie tej historii. I teraz tak, wypisanie ze szpitala psychiatrycznego osoby przebywającej tam bez jej zgody. O wypisaniu ze szpitala osoby przebywającej w tym szpitalu bez jej zgody postanawia ordynator. Tutaj ordynator jednak kierunkował się tym samym, czym doktor Wysocki, czyli tutaj jednak grupa wsparcia działała sobie razem. Wiadomo, każdy każdego kryje, żeby było śmiesznie. W sali, w której doszło do tego nadużycia, w której zostałem poszkodowany i pokrzywdzony, gdzie zostałem dosłownie napadnięty, jakimś dziwnym trafem monitoringi zostały, coś się z nimi stało, nie można do nich dotrzeć, nie można ich obejrzeć, prawda? Więc będzie słowo przeciwko słowu, tak? Pomimo tego, że jest monitoring, jest wszystko. To akurat monitoring z tamtej godziny, z tamtego wydarzenia, coś z tym monitoringiem było nie tak, prawda? To jest też ciekawy przypadek. Taki niezwykły, nietypowy. Ale tak, postanawia ordynator, lekarz kierujący oddziałem. Jeżeli uzna, że
ustały, przewidziane w niniejszej ustawie przyczyny przyjęcia i pobytu tej osoby w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody. Po tym wydarzeniu zostałem, to 3 dni byłem na tej izbie przyjęć, po tym wydarzeniu zostałem przeniesiony na zwykłą, normalnie na oddział. Od tego momentu mój dramat właściwie zmienił się tylko w stratę czasu, tak? Bo nie mogę tam narzekać na panie pielęgniarki, które nas obsługiwały, prawda? Poza tym, że otwierając firmę, otworzyłem firmę i od razu jestem w plecy 2 tygodnie w pobycie, przez pobyt w szpitalu, tak? Gdzie nie mogłem prowadzić swoich interesów, a gdzie mogłem zrobić tak naprawdę w chuj różnych rzeczy, w sporo inicjatyw, tym bardziej, że miałem już przygotowane rzeczy, to jednak zostałem po prostu ubezwłasnowolniony i musiałem w tym zakładzie zamkniętym przebywać, bo może żadnego zagrożenia dla nikogo nie sprawiałem, a wręcz przeciwnie, za to, co mówiłem, to moje życie było zagrożone, a jednak jakby nie było, moje życie nie było tam zabezpieczone, ani nie było to dbane, pacjentów było za dużo, do tego pacjenci byli różni, niektórzy pacjenci potrzebowali stałej opieki, a zespół medyczny był dość mały, więc taki ośrodek i tak nie miał sensu istnienia, bo szereg niedociągnięć tam tak naprawdę był, które szło poprawić. I teraz tak, udało mi się w końcu, po 2 tygodniach pobytu tam, udało mi się w końcu wypisać, pomimo że bardzo, bardzo mnie nagabywali i chcieli, żebym ja jeszcze tam sobie posiedział w tym ich ośrodku, gdzie mi to w ogóle było nie na rękę. Dopiero od wczoraj jestem w domu, dopiero teraz mogę na spokojnie, miałem okazję na spokojnie właśnie się wyspać, przespać, odpocząć, pomyśleć, przeanalizować plany. I nie wiem tak naprawdę, czy chcę jeszcze w ogóle w Polsce cokolwiek robić, czy interesuje mnie to jeszcze w ogóle, bo Polska, jak widać Polsce odpowiada średniowiecze, Polska lubi być oszukiwana, Polska lubi być okradana, jakby wam jest to na rękę, że to za was ludzie podejmują decyzje i to ludzie głupi, że was okradają, że was oszukują i że dzięki temu wy nie musicie myśleć. O, to jest jakby ten, bo ja niestety moje rozmowy skłaniają, rozmowy ze mną skłaniają do myślenia, a jak widać mnie uczyli, że myślenie nie boli, a jak widać w tym kraju boli i to bardziej niż się wydaje. O, tak to wygląda. Także mi się udało mi się w końcu z tego szpitala wyrwać. 28 marca mam rozprawę i tam mam właśnie do tego czasu mam czas się przygotować właściwie. Nie mam pojęcia, czy dalej będę działał w Polsce, bo dostałem ofertę pracy w Kanadzie. Jeśli chodzi o tutaj na miejscu, to gdyby, nie wiem, czy to będzie jeszcze aktualne, ING Bank chciał ze mną nawiązać współpracę i mBank chciał ze mną nawiązać współpracę. Te dwie firmy chciały tutaj ze mną współpracować na miejscu w Mysłowicach. A ja co mogę powiedzieć? No, powiem wam tylko tyle, że jest mi smutno tak naprawdę, że kiedyś myślałem, że mam przyjaciół, kiedyś myślałem, że mam rodzinę, a się okazało, że faktycznie jestem samotny. I tym bardziej biorąc pod uwagę, że jestem samotny, chyba najwyższa pora jakby przeanalizować sytuację i pomyśleć o tym, żeby jednak sobie gdzieś wyjechać.
wyjechać całkowicie, bo skoro kraju się nie da zmienić, skoro nie da się tutaj nic zrobić, skoro takie zadupie tutaj będzie już do końca życia, bo dla was to jest mało istotne, to interesuje mnie w sumie jeden kraj, gdzie bym chyba pojechał. Chyba Kanada. Właśnie Kanada. Miałem okazję z wieloma Kanadyjczykami porozmawiać. Kulturowo są bardzo podobni do nas. Łatwo się z nim dogadać, łatwo z nim nawiązać stosunki. I będę miał w końcu szansę porozmawiać sobie po angielsku. Tak. To z jednych z takich ważniejszych rzeczy. A wy do końca życia będziecie zapierdalać jak te szare mrówki za jakieś marne pieniądze, minimalną krajową. Będą was okradać, będą wami rządzić debile, które będą się ze sobą kłócić non-stop, które będą z roku na rok zamiast właśnie iść do przodu, będziecie szli do tyłu albo stali w miejscu. Świat się zmieni, a technologia pójdzie tak do przodu, że i tak zobaczycie, że mój scenariusz się zrealizuje, tylko że na waszą niekorzyść, po prostu. I summa summarum, zamiast mieć bezpieczną planetę, zamiast mieć swobodę, zamiast mieć możliwość rozwoju, zamiast żyć w lepszym świecie, będziecie żyli w tym syfie, który jest. W tym gnoju, do którego się przyzwyczailiście. Bo tak w tym momencie dla mnie wygląda Polska, tak? Tak jakby dosłownie wejść do obory, są świnie, gumiaki założyć i chodzicie w tym gównie, zamiast pomyśleć o tym, co by można zmienić. Patrzycie tylko na to, co macie na butach, przed własnym nosem. A żaden z was nie myśli o tym, o jednym, o drugim, o trzecim, o waszych dzieciach, o waszych wnukach. Nie robicie nic. Nie obchodzi was to teraz. I nie będzie was obchodzić nigdy, bo łatwiej jest po prostu nie patrzeć, łatwiej jest pooglądać sobie fakty i zobaczyć, o, jak tam się źle dzieje, o, jak tam się źle dzieje. A Polska na świecie, na arenie międzynarodowej po prostu się nie liczy. Nie liczy się i nie będzie się liczyć, dopóki wy będziecie się między sobą kłócić, bo tak to wygląda niestety i to jest tylko ten smutek, który jest u mnie. A ja potrzebuję na pewno parę dni odpocząć, przeanalizować plany, sprawdzić co dalej, bo przeszedłem wystarczająco dużo w ostatnim czasie przez jednego debila, doktora Wysockiego. I na szczęście spotkałem bardzo miłego i rzeczowego rzecznika praw pacjenta, który mnie uświadomił w moich prawach, który wskazał mi, też pokazał mi, jak wiele tak naprawdę zaniedbań było ze strony szpitala. Dzięki czemu wiem, że odszkodowanie swoje i tak zgadnę i tak o to odszkodowanie będę walczył, ale że mogę liczyć na większe sumy i to, co mi się należy, to biorę, a później zobaczymy, co przyniesie czas. Bo pracować z wami, jak widać, się nie da. Jak chciałem pracować, jak chciałem wam dać lepsze pieniądze, to się wystraszyliście, bo łatwiej wam pracować za 700 zł czy za 1500 niż za 3000, tak? Bo to strach, ojej, bo co ja zrobię z tymi pieniążkami, bo to, na co ja je wydam? Macie po prostu ograniczone myślenie i dopóki będziecie z takim myśleniem, z takim nastawieniem, to nigdy nie będziecie myśleć o przyszłości. Żyjecie z dnia na dzień i
I tylko tyle. Rutyna. Rutyna dzień za dniem jest taki sam. Nie myślicie o tym, żeby coś zmienić, żeby pomyśleć o tym, żeby znaleźć lepszą pracę, bo łatwiej jest żyć za dniem i nie myśleć. Bo przeraża was to, że człowiek myślący może być człowiekiem szczęśliwym. O. Przeraża was to, że można pomyśleć trochę i dzięki temu zyskać ogromne sumy. Przeraża was wizja lepszego świata. Szczególnie jeśli miałoby się to zjawić u nas tu w Polsce. Sami sobie ocenicie. Czy teraz, czy za parę lat, to już jest bez znaczenia. Kiedyś i tak zobaczycie, że ja dla was przygotowałem gotowe plany, ja miałem dla was gotowe rozwiązania, a mimo to woleliście siedzieć w tym gównie i w tym gównie jednak urzędować sobie. Z mojej strony życzę wam wszystkim wielu sukcesów, oczywiście w 2017 roku. Bo dla mnie tak czy siak ten rok będzie sukcesem, bo odblokowałem się i wiem i znam swoje możliwości i swoje oczekiwania. A wam życzę powodzenia. Tylko tyle.